Witam serdecznie przyszłych studentów. Tutaj jesteśmy kamerze. A chciałbym wam opowiedzieć o takim zagadnieniu, które nazywa się, które niestety nie jest łatwe. Nazywa się skanowanie 3D, dlatego pozwoliłem sobie ze sobą wziąć kilku pomocników, waszych starszych kolegów, moich aktualnych studentów i jednego specjalnego pomocnika, którego sam stworzyłem i który też będzie mnie wspomagał i opowiadał o tym, jak wygląda i co to jest skanowanie 3D. Popatrz, on tutaj ma kłopoty z głosem, on mówił do was dzień dobry, tak przy okazji. Kłapołów, tak jak każdy z nas, ma ile oczu? Dwa. Tak? Tu jest jedno oko, tu jest drugie oko kłapołka. I okazuje się, że ten kłapołów, jak patrzy na nas, to właściwie widzi dwa obrazy. To zasłaniamy jedno oko teraz. Tak? Zasłaniamy i to jest jeden obraz, tak? A teraz zasłonimy drugie oko. To jest drugi obraz. Czyli widzimy dwa obrazy. Tak samo jak ten kłapołów. Czyli o, jednym okiem widzimy jeden obraz, a drugim okiem widzimy drugi obraz. Tak, słucham? Dokładnie, właśnie na tym on polega, tak? My mamy podwójnie widzimy, rejestrujemy, czyli widzimy dwa obrazy. Co nasz mózg robi? Każdego z was. Te dwa obrazy ze sobą składa w jeden obraz, taki przestrzenny, trójwymiarowy. Pytanie, kto był na kinie 3D? Ręka do góry. No, nieźle, gratuluję. No to te rzeczy, które ja dzisiaj wam mówię, no są rzeczy oczywiste. Czyli dzięki właśnie temu, że widzimy, patrzymy przez parę oczu, przez jedno oko, drugie oko, w kinie 3D widzicie obraz jaki? Trójwymiarowy. Gdybyście mieli tylko jedno oko, tak, jak cyklop na przykład, to byście widzieli tylko i wyłącznie obraz płaski. Byście nie widzieli przestrzeni. A jak jest właśnie para oczu, to mamy obraz trójwymiarowy. A jak to się dzieje? Popatrzmy. Tu mamy zdjęcie, to jest taki stateczek, płynie sobie przez Wisłę. Zrobione są zdjęcia takim specjalnym aparatem, który ma dwa obiektywy. Jest jedno zdjęcie rejestrowane przez lewy obiektyw, albo przez lewe oko. I drugie zdjęcie przez prawy obiektyw. Przez prawe oko. Tu mamy co pieska? Tak? Widać? Tu jest też piesek? Tak. A czy te zdjęcia się różnią? Różnią się czy nie? A różnią się. Popatrzcie, co się stanie po złożeniu tych dwóch zdjęć. To są te dwa zdjęcia, złożone ze sobą. I różnią się. Słucham? Jedno jest troszeczkę przesunięte względem drugiego. Przesunięte, niewiele. A dlaczego? Bo nasze oczy są rozsunięte. Dlatego jedno zdjęcie względem drugiego jest troszeczkę przesunięte. I jeżeli je złożymy ze sobą, mamy trójwymiar. Czyli albo złudzenie ruchu. A zobaczmy teraz coś takiego. Jedno zdjęcie zarejestrowane jest przez lewe oko, drugie przez prawe oko. Nie różnią się prawie, nie? Dobrze, różnią się. A tutaj, no widać, tu jest ścieżka, a tutaj co? Nie ma ścieżki. A tak właściwie w środku to za dużo nie ma zmian. A po złożeniu mamy obraz trójwymiarowy. Widzimy przestrzeń, tak jak w kinie 3D. A to właśnie widzimy dzięki temu, że patrzymy nie przez jedno oko, tylko przez parę oczu. Teraz pokażemy tutaj wam, to mówię oczywiście, kamerę 3D. To jest taka kamera, która wykorzystuje ten sam efekt co nasze oczy.
taka kamera 3D też ma, tak jak głowa człowieka, dwa obiektywy. I te obiektywy są rozstawione tak jak na naszej głowie. Odległość okazuje się od 6 do 8 cm. Czyli taką mamy kamerę 3D i ona zarejestruje obraz. To co? Będziemy robić zdjęcia teraz. To teraz o. Uśmiechnąć się tutaj, proszę. Jedno zdjęcie mamy. To tutaj pan. Nie uciekajcie, nie. Już się wiecie. Tutaj też. O. I tutaj zrobimy. O. Jest następne. I tutaj. Uwaga, uśmiechnąć się. O. I to są zdjęcia trójwymiarowe. Ale zobaczymy następne. I teraz popatrzcie. Ten aparat, tak jak ludzkie oczy, zarejestrował zdjęcie z lewego oka i z prawego oka. I widać, że te dwa zdjęcia się niewiele, ale co, różnią. Tak? To teraz stworzymy model 3D. Co to znaczy? Na podstawie tych dwóch zdjęć wygenerujemy przestrzenny model całej sali, tak, że będziecie mogli się oglądać z różnych stron. Trochę czasu to zajmuje, wgrywa, przetwarza teraz komputer i generuje model trójwymiarowy. Zaczyna dalej przetwarzać. Jedzie, przetwarza. Za chwilę będzie koniec. I uwaga. Mamy. Uwaga. O. Oświetleniu mamy problem takie. Ale obraz jest jaki? Trójwymiarowy, mamy model 3D.